zachęcał mnie Pan do siedzenia. Tak, zachęcam do siedzenia. Bardzo dziękuję za gościnę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się podoba. Zawsze mi się to bardzo podoba, kiedy sięga ktoś po skarby tradycji. Kiedy sięga ktoś po to, co nie zostało wymyślone ad hoc, zaimprowizowane wczoraj czy w zeszły piątek, ale leży, jest takim skarbem dostępnym powszechnie, skarbem nieukrytym. No, w bibliotece, prawda? Trzeba pójść, wypełnić rewers, poszukać. I bardzo za to dziękuję, że Pan osobiście, Państwo wspólnie wracacie do tradycji sejmikowania polskiego. Jak może niektórzy z Państwa wiedzą, ja wcale nie jestem demokratą. I w związku z tym sejmikowanie podoba mi się nie jako rzekoma genealogia współczesnej demokracji, bo to doskonale panowie tłumaczyliście, że to dwie zupełnie różne sprawy. Właśnie współczesna demokracja, świat zakłamania i fikcji, bardzo starannie zabezpiecza system przed głosem wolnym, wolność ubezpieczając. Podoba mi się wasze sejmikowanie, któregoście sami nie wymyślili, tylko sięgacie do tego, co było praktykowane przed wiekami i przez wieki polskie. No właśnie dlatego, że jako monarchista powątpiewam o sensie rozstrzygania spraw publicznych na szczeblu centralnym, najwyższym, w trybie głosowania, nie daj Boże demokratycznego, ale nie powątpiewam o sensie samorządności i o sensie spierania się o sprawę publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, ziemskim. Wiadomo, że w Polsce z tymi ziemiami to ostrożnie dzisiaj, kiedy na naszą zgubę powołano do istnienia euroregiony, kiedy na naszą zgubę wmontowano także i, o ironię, w ordynację wyborczą prawa mniejszości, które w istocie nie po to, żeby tym mniejszościom nieba przychylić, tylko po to, żeby państwo erodowało, żeby je rozsadzać. Plus przywileje wyborcze, panie Grzegorzu. No tak, no właśnie to, że mniejszość niemiecka z mocy ordynacji wyborczej jest de facto depozytariuszem interesów wszystkich mniejszości narodowych w Polsce, bo głosują wszyscy, ale do Sejmu wchodzą tylko Niemcy. Nie mają prawa. Bo nie mają prawa. A zatem taki paradoks sytuacyjny. Jako monarchista jestem admiratorem waszego sejmikowania. Co innego będzie, kiedy przejdziemy do sejmowania? Co innego będzie, i tam będzie więcej powodów, żeby się spierać właśnie o te sejmywania. Ale myślę, że warto nie poszerzać tutaj linii sporu, tylko warto zwrócić uwagę na to, co jest wspólne. I zgodzimy się, że wasza idea, jeśli była żywa w historii Polski, no to były spełnione pewne warunki brzegowe. Nie było sejmikowania bez własności, bo to własność dawała tytuł do bycia obywatelem, czyli świadomym członkiem, uczestnikiem narodu politycznego. Nie było własności bez broni i prawa do jej noszenia. No, a nie mogło być prawa do noszenia broni bez kary głównej, która we wszystkich budzi i budzić powinna respekt. Otóż te trzy warunki
wstępne nie są dzisiaj spełnione. Te trzy warunki wstępne są dalecy jesteśmy od ich spełnienia, gdyż Polacy zostali obrabowani, pozbawieni własności. Są zatem ziemianami bez ziemi. Są ziemianami jak szlachta Gołota. Są ziemianami jak szlachta Gołota, i to z jednej strony, i to gorzej, a z drugiej strony jesteśmy troszkę jak mieszkańcy Atlantydy, prawda? Pan wspomina Leszczyńskich. Notabene dobra Leszczyńskich, prawda? Zastawione przez króla Stanisława wygenerowała ta sprawa tak zwaną aferę Lejmana, czyli jeden z pierwszych projektów rozbiorowych. Tak. Faktor dworu drezdeńskiego dogadał się z faktorem dworu berlińskiego, u którego zastawił był Stanisław Leszczyński. Zastawiłby mu Leszno i okolice, oczywiście na koszta swojej kampanii. Dzisiaj powiedzielibyśmy... To Lehman Brothers. Z tego, że Lehman Brothers, tak. Lehman, tak, przez H pisane. Lehman, jak inaczej to wymawiam. To jest ta kontynuacja, gdzie Lehman... Lehman Brothers w XIX wieku wyemigrowali kontynuatorzy tego... Ale najpierw kilka lat temu. Do nowego, tak. Karabucha. Naturalnie. Młyny Sprawiedliwości Bożej mielą, ale nie tak szybko. Więc dogadali się ci faktorzy, że zastawił Leszczyński Leszno, ale wojnę o koronę przegrał i teraz trudno wyegzekwować zwrot tej pożyczki. Nie, panie i... parada, że tu pana troszkę poprawię, więc panie zostawi się między głową z historii Leszczyńskiej, bo to naprawdę rodowo się to wiedzie, nie z książek, a Feldmana, nomen omen też Żyda i innych, ale po prostu Leszczyński wygrał właśnie. A w tradycji pospolitej było coś takiego, że jeżeli ktoś zastawia swoje dobra, czy wydaje własne pieniądze i wygrywa elekcję, staje królem, to Rzeczpospolita mu wydatki zwraca. Tylko przegrany nie zwraca. Leszczyński na tej elekcji w 1700 wygrał, ale nie dostał zwrotu tych wydatków. Właśnie nie uwolniono, bo Sasi po prostu zablokowali te... No tak. Dlaczego nie? Więc tutaj... Dobrze, posłużyłem się skrótem telegraficznym. Teraz bilans taki, że Leszczyński musi odchodzić. Albo drugi powinien był co zrobić, ze skarbca Rzeczypospolitej zwrócić Lechmanowi założone pieniądze i uwolnić te dobra ze sekwestru. Znaczy, że tak. Mało tego, powiem państwu jedną rzecz, w 1733 roku odbył się jeden z niewielu sejmów w czasie doby saskiej, który zajął się stricte podziałem dóbr leszczyńskich. Znajdzie się taki sejm w 1736 roku, który zajmuje się tylko podziałem dóbr leszczyńskich, jakby to była najważniejsza kwestia dla Rzeczypospolitej, prawda? Tam był sekwestr. Po prostu tych dóbr, że niby trzeba spłacić. I ten Lejman się uwłaszczył właśnie dożywotnio na tych dobrach, tak szczerze mówiąc. One do dzisiaj zostały uwolnione. Ale proszę. Dziękuję. Ale otóż spisek rozbiorowy był taki, że doszli obydwaj faktorzy drezdeński i berliński do wniosku, że łatwiej będzie im windykować te należności, kiedy Leszno stanie się domeną królów pruskich już, a nie polskich i nie drezdeńskich. I to był pierwszy plan rozbiorowy, sprawa się rypła, wydał całą rzecz zresztą car Piotr, który wcale nie chciał, żeby Prusacy zabierali sobie kawał Wielkopolski. Anegdota historyczna, dygresja. Więc nie ma majątku, nie ma broni, Polacy najpowszechniej rozbrojonym narodem w Europie i w świecie. Otwieramy ten smutny ranking. No i cóż, nie ma kary głównej, prawda? Zatem nie może być w ogóle mowy o szacunku dla prawa. Dzisiaj w świecie pomieszania umysłów i zamętu w duszach wielu ludzi dało sobie mówić, że kara główna jest przejawem barbarzyństwa. Odwrotnie, państwo, które wykreśla tę karę ze swoich kodeksów, dopuszcza się barbarzyństwa, stwarza bowiem gwarancję życia dla zbrodniarza. Każdy zbrodniarz, który w porę chwyci klamki urzędu albo rękawa urzędnika czy policjanta, ma gwarantowane życie. No to jest straszne uroszczenie. Państwo nie może stać na straży bezpieczeństwa zbrodniarzy. A zatem, skoro te warunki nie są spełnione,
to do czego doprowadzić może wasze piękne sejmikowanie? Dzisiaj do niczego, poza tym, że państwo poznajecie się, co jest bardzo ważne, i poza tym, możecie siebie nawzajem głębiej wprowadzać w te tradycje i te historie. Ale czy spełni się taki sen, taka utopia, która tu została zaprojektowana, że mianowicie ta idea zatoczy dostatecznie szerokie kręgi i zbiorą się Polacy wreszcie przed o wskazanej godzinie przed budynkami, siedzibami starostw na przykład powiatowych i przegłosują i ten system obalą, no proszę państwa, ja tego wcale nie wykluczę. Ja tego wcale nie wykluczam. Wszystko być może, ale żeby się to zdarzyło, no to właśnie muszą być najpierw spełnione te warunki brzegowe wcześniej podane. No i cóż, całą rzecz trzeba niewątpliwie wymodlić. Wspomniane tutaj były w jednej z poprzednich mów epizody czy punkty zwrotne z minionych stuleci. To przecież oczywiste, że Polska w XVII wieku dostała prolongatę, tak, otrzymała swojego istnienia na następne 100 lat, chociaż warunki, okoliczności za tym przemawiały, że już wtedy Polska powinna była zniknąć. Czemu się to nie stało? Czemuśmy dostali jeszcze te 100 lat, żeby się poprawić? No, cała historia ślubów lwowskich Jana Kazimierza, które przecież ani nie przez Jana Kazimierza wymyślone, napisane przez świętego Andrzeja Bobole, ale też nie w jego głowie, ani nie w jego sercu poczęte. Cała ta sprawa z nieba do nas przyszła i trzeba się w tę stronę zwracać. Mówię z pełną powagą, powiedziałem wyżej o majątku, o pieniądzach, powiedziałem o broni, tak, siecznej albo palnej, albo niekonwencjonalnej, czego bym życzył Wojsku Polskiemu. Powiedziałem o karze głównej, która też na różne straszne sposoby może być wykonywana, i do tego dodaję rzeczywistość, która dla niektórych jest abstrakcyjna, dla niektórych to jest jakaś licencja poetycka, poezja. Dla mnie nie i bardzo zachęcam do tego, żebyście państwo kalkulowali swoje plany polityczne i swoją działalność społeczną, narodową aktywność, żebyście także w tej płaszczyźnie umieszczali i żebyście do waszego sejmikowania zapraszali tych wszystkich świętych i błogosławionych ze świętym Andrzejem Bobolą na czele i innymi patronami Polski, żebyście to mieli na uwadze. Nazwa Komitetu Wyborczego Wyborców, który zarejestrowałem, na oprócz mojego nazwiska zawiera także takie staropolskie pozdrowienie Szczęść Boże, Szczęść Boże. I to strasznie niektórych irytuje. I to jest mankament dla niektórych tak straszny, że właściwie w ogóle wykluczający jakiekolwiek współdziałanie polityczne. No, zdaje mi się, że czas już minął formacji obłych, przezroczystych, nazw dostatecznie ogólnikowych, żeby niczego ostatecznie nie przesądzały. Myślę, że jest pora, w której warto się wyraźnie zdeklarować. Warto się wyraźnie opowiedzieć. Ja oczywiście nie uzurpuję sobie licencji na jakieś prawdy objawione i wiecznie obowiązujące. Wcale nie twierdzę, że wszyscy muszą robić wszystko to samo w jednym czasie. Nie. Właśnie na tym świat polega, że różne mogą być ścieżki, także i życia politycznego. Tłumaczę moją decyzję i deklaruję, nie po to utworzyłem ten Komitet Wyborczy Wyborców, żeby dążyć do stworzenia partyjnego klubu wzajemnej adoracji, w którym mielibyśmy się z
sami ze sobą spotykać, ale zarejestrowałem ten komitet w nadziei, że zainicjuje to jakąś reakcję łańcuchową, że wyraźna deklaracja, że i ten komitet można poświęcić w imię wyższej racji, w imię szerszego projektu. Że to doprowadzi do jakiejś reasumpcji, że to doprowadzi do jakiejś do wyciągnięcia pomyślnych wniosków przez innych uczestników gry politycznej. To się do tej pory nie stało. Do tej pory to wszystko jest groch rzucane o ścianę. Do tej pory, jeśli idzie o liderów formacji zwanych popularnie prawicowymi, narodowymi, antysystemowymi, jest dość powszechny, owszem, zgodny front, ale front odmowy budowania czegokolwiek szerszego. Wszyscy liderzy trzymają się swoich szyldów, trzymają się swoich formuł partyjnych. Nie da się wykluczyć, że dla niektórych ma znaczenie to, że partia ma otwartą furtkę do refundacji budżetowej kosztów kampanii. A niektórzy się martwią, że Komitet Wyborczy Wyborców jako rozwiązujący się natychmiast po wyborach ma tę drogę zamkniętą i w związku z tym nie warto. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo dziękuję za to wezwanie, które Pan skierował do zebranych i jak rozumiem w kosmos także Pan nadał ten komunikat, że warto popierać Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. Cały czas jeszcze nie umarła nadzieja, że uda się ten front poszerzyć i że uda się rozszerzyć formułę polityczną, tak żeby tam się więcej nas mogło odnaleźć. Bardzo bym tego chciał, nie wiem czy to się ziści, tak czy inaczej, czy pod szyldem KWW GBS Szczęść Boże, czy pod jakimś innym, z góry dziękuję za Państwa pomoc, za życzliwości i za wsparcie i współpracę. Sejmiki Wielkopolskie odbywały się tutaj. Małopolskie odbywały się w Nowym Korczynie, w Wiślicach. Pamiętacie Państwo statuty Kazimierza Miłego Piotrkowo-Wiślickie, jeszcze pod Piotrku, który jest miastem sejmikowym. Ale do rzeczy. Panie Grzegorzu, gdybyśmy tak, ja muszę zagajać tak bardzo, teraz zastosuję taką matematykę wyborczą. Mamy kilka możliwości. Pan ma komitet, nie jest tym, mamy zarys tego komitetu i mamy kilka możliwości wynikających z tej komunistycznej ordynacji, prawda, jaka nas obowiązuje. Czyli tak. Mamy Komitet Wyborczy Partii, bo tak jest na zewnątrz, mamy Komitet Wyborczy Wyborców. Rozumiem, że Pan ma Komitet Wyborczy Wyborców, czyli KWW. To jest już nobilitujące. My też mamy KWW w projekcie. Mamy dwie możliwości. Albo popierać się wzajemnie, albo popierać jeden drugiego, albo na końcu zawiązać komitet koalicyjny. Bo jest jeszcze koalicyjny komitet, prawda? Nie odrzucajmy póki co przez dwa tygodnie przynajmniej żadnej z tych form współpracy, żeby przeciwnikom nie dawać, bo będzie teraz ta kampania referendalna, która mam wrażenie bardzo nas wzmocnie go sejmiki. Nie ukrywam, że musimy mieć poważnych wrogów, skoro grono ludzi, około 45, które miało przyjechać, raptem jak za przywiedzie czarodziejskie ruszki nie przyjechało. Znaczy, nie wierzę w cuda tego typu, więc nie jest to przypadek. Natomiast nic, dla nas nie jest jakaś to katastrofa, czy jakby to powiedzieć, koniec świata, ponieważ my nie musimy, tak? My nie mamy, nasz ruch nie jest ruchem wyborczym, ani prezydenckim, ani parlamentarnym. Do czego zmierzam, żeby Pana zainteresować propozycją? Uważam, że Pan postąpił bardzo szlachetnie. Bardzo szlachetnie. W ogóle raz w roku, na koniec roku nadajemy tytuły szlachetnych i na pewno Pan jest jednym szlachetny, że Pan przyjechał do tego koła poselskiego. Bo patrzcie Państwo, gdyby dzisiaj tu wszyscy przyjechali, tego typu niezależni, jakbyśmy łatwo się dogadali z Unią Listy, bo Sejm jest miejscem takim, żeby się tu dogadywać. Nie w kuluarach, nie gdzieś tam, tylko na Sejmie. Tak, ja jestem tylko moderatorem, gwarantuję neutralność i jakąś tam, powiedzmy, koncyliację. Zresztą Jan Kant, jak i nasz filozof właśnie podległy, który potem bardzo stosuje się do dzisiaj, czyli w synodach, w świecie katolickim, w świecie duchownym, czyli synody, prawda, diecezjalne, prowincjonalne i synod główny, to jest dokładnie odpowiednik naszego sejmikowania.
I teraz ja uważam, że musi pan to przemyśleć. Dobrze by było, gdyby pomyśleć o takim, o takiej idei koalicji z sejmikami, wziąć to przynajmniej pod uwagę, o koalicji dwóch, w formule, że pan namawia innych do wstąpienia do tej koalicji, żebyśmy w ramach, czyli pan nie traci swojej autonomii i neutralności, pan mówi, jest taka opcja koalicyjna, bo jest, bo koordynacja zwala na komitet koalicyjny. Nawet wtedy ma progi, są, znaczy te progi są wyższe, bo jest 8%. Koalicyjny jest dla partyjnych. Tylko dla partyjnych, tak? Dobrze, ale możemy zrobić taką nieformalną, załóżmy, to nie zróbmy tej koalicji tej partyjnej, tylko zróbmy koalicję taką, bym powiedział, no bo to słowo raczej jest zrozumiałe, tak? No sejmiki nie jest zrozumiałe, to nie ten etap jest. Ale koalicja to być może jest zrozumiała. Koalicja komitetów, z których wyłania się, to jest oczywiście pewien problem, wyłania się jakiś jeden komitet, prawda, po jakimś czasie. W każdym razie te permutacje matematyczne proszę wziąć pod uwagę, bo ja uważam, że po dwóch tygodniach będziemy w innej rzeczywistości. Myśmy byli tydzień temu w innej rzeczywistości jako sejmiki, dzisiaj jesteśmy w innej. Ja nie będę mówić teraz, czy lepszej, czy gorszej, bo to nie o to chodzi. Zależy jak na to patrzą, prawda? Bo na niektórych frekwencja jest ważna, na niektórych czystość sejmikowania jest ważniejsza. Więc z tej drugiej pozycji jesteśmy w lepszej sytuacji, z tej frekwencyjnej jesteśmy może w gorszej sytuacji. Ale ja wierzę, że w oddziaływaniu od wtorku będzie duża kampania media, która być może znieci, bo nie wiemy, który moment znieca lawinę, prawda? Nigdy nie wiemy, leci lawina, ale prawdopodobnie to zaczęło od jednego małego kamyczka i to znieciło lawinę. Więc my tego nie wiemy, gdybyśmy dzisiaj się rozstali w takim sensie, że oczywiście my pana tak czy owak będziemy popierać, tak? Ja tu nawet dzisiaj to przegłosuję i myślę, że tu nie będzie z tym żadnego problemu. Oczywiście pan wyjdzie z takim, jakby to powiedzieć, z przekonaniem, że chcemy nie na niby, tylko rzeczywiście pana popierać i jak powiedziałem, i finansowo, i duchowo, bo pan egzemplifikuje w ramach partykularyzmu, który się pan profesor Koratkakowicz ucieszył, takiego byśmy powiedzieli, pragmatyzmu politycznego, tak? Czyli takiego trochę machiavelizmu, a nawet wtedy taki ruch, który może pozwolić sejmikowi rozrosnąć się, bo pan powie, nie jest pan przeciw przynajmniej, prawda? Albo zakłada pan. Proszę zauważyć, że ani Komorowski, ani Kaczyński, ani Kopacz, oni nigdy nie wypowiedzą słowa sejmiki ziemskie, do końca swojego życia prawdopodobnie. Dlaczego? Bo to jest dla nich śmiertelny wróg, tak? To jest partia i sejmiki, to jest wolność i samorządność i nasza tradycja. Tam jest cały ten nurt, nie będę go opisywał, bo każdy wie o co chodzi, prawda? To są dwa żywioły, które się powolutku na szczęście znoszą. Powolutku, dzięki panu. Bo ja panu przypomnę, może pan już zapomniał, ale do tego miejsca pana zapraszamy jako kandydata prezydenta. Może pan nie dostał tego zaproszenia i pan nie przyjął tego. No, była inna konfiguracja jako kandydat na prezydenta, my się nie obrażamy. Sejmik nie może się obrażać przez Sejm. To nie jest obowiązek. My zwołujemy, tu nie ma obowiązku przyjechać. Zajrzyjmy do kalendarza, wie pan, po prostu. Ja wiem, ale okaże to nie... się, że było tak. Ale to... z 500 innych miejsc, których nie posiadając danej lokacji. Ja to nie mówię, broń Boże, panie Grzegorzu, ja to nie mówię ani w sensie zarzutu, ani w sensie dumy, ani wychy, ani jakikolwiek. Tylko ja mówię, jak nas opatrzność prowadzi. My widzimy w tym kierunku, że. Bo ja wierzę, że to jest palec Boży. Zauważyć, że tak nas prowadzi, że tu nie dzieje się nic przypadkowego dzisiaj. To jest pewne misterium. I to, że pan tutaj jest, to oznacza, że pan, jakby to powiedzieć, jest tym kameczkiem, który rusza lawinę. Ja mam takie wrażenie, pan powie, nie, no pan tutaj przesadza troszkę, bo... A ja uważam, że sejmikowanie się bardzo rozwinie, jeżeli pan Daniel będzie napomykał tylko. Nie musi być wielkim ideologiem, żebyśmy z tego nie zrobili jakiegoś fetyszu, czy ideologii też. Tylko powiedzieć, a rozważcie, czy nie byłoby lepiej, prawda? Czy zastanówcie się, żeby nie wziąć to pod uwagę, w tym sensie takim konjunktywo, takim trybie wątpiącym. Wydaje się, że może by to było słuszne. Moim zdaniem byłoby to właściwe. Takie tryby bardzo bezpieczne, prawda? Nie, że jestem pewny, uważam, że na 100% jestem przekonany, tylko w takim trybie wątpiącym, prawda? Poddać to pod rozwagę, to wtedy pana komitet sytuuje się w ramach innych komitetów, które będą miały podobne... Na czym polega drama? Powiem wprost. Cztery partie życzą sobie, żeby ja powstał jak najwięcej komitetów, które rozdrobnią nam elektorat. One sobie życzą. Jak byłem w szkole wyborów, ja spojrzałem tak, trzy listy były partyjne do starostwa, a 18 było niepartyjne. To matematyka wyborcza mówi, że to nie ma szans. Gdyby te 18 zebrało się w sejmik i przegłosowało jedną listę, pokonaliby te trzy. Nie byli w stanie się zebrać. I teraz jest ta sama permutacja, to jest matematyka wyborcza, to jest teoria gier, jak ktoś rozumie matematykę i brał, znaczy studiował matematykę, to jest teoria gier, kiedy
Określona ilość posłów jest zamknięta. Nie możemy sobie rozszerzać, to 4600 posłów, tylko mamy 460 posłów. Określona ilość senatorów jest zawieszona, a ilość tych komitetów jest rozciągnięta jak guma. W związku z tym zdajemy sobie sprawę z siły przeciwnika i mówimy, te komitety, tak bardzo bym powiedział pragmatycznie, powinny się połączyć, tak, w ramach sejmu. I dla pana, gdy pan zaproponuje, połączcie się w ramach Grzegorza Brauna, oni tego nie zrobią. Tak jak pan tego nie zrobi w ramach innych. No bo taka też jest natura. Tak, różnica jest taka, że ja wszystkim moim rozmówcom bardzo wyraźnie deklarowałem, że ja nie oczekuję ani od Korwina, ani od Stonogi, ani od Kanapy większej, ani mniejszej. Nie oczekuję, żeby się one zapisały do mojej formacji. Tak. Nie. Mówiłem, chętnie wystąpię spod mojego własnego szyldu, jeśli zrobicie to samo i razem podniesiemy szyld szerszy niż. O bardzo, ale proszę zauważyć, rzucam nawet taki pomysł, bo nie ma podobno głupich pomysłów. Z drugiej strony, natomiast... No zróbmy taką symulację. Panie Konradzie, pan docenia jak osobę stronę. Spotykają się te osoby i rzeczywiście spotyka się, jesteście 30 komitetów, ale więcej już. Spotyka się te 30 komitetów. No i teraz jak wyłonić jeden komitet? Zresztą czas już biedną, tak? No więc każdy wpadnie oczywiście później na losowanie, tak? Ale może też być w ramach tej koalicji stworzenie sejmiku. Czyli pan mówi, ale ja współpracuję z Leszczyńskim, zróbmy to w ramach sejmiku Leszczyńskiego. On będzie jakby sędzią, tak? Zbieramy się w formule sejmiku takiego wyborczego, to się nazywa sejmik deputacki, tak? Sejmik deputacki albo elekcyjny. I mówimy, dobrze, no to teraz niech ci wszyscy, czyli pan typuje, załóżmy, ileś tam osób, prawda, jako swoich posłów czy emisariuszy, oni też i decydujmy o tym, głosujmy, tak? I decydujmy o tej wspólnej liście. Pierwsze, czy ma być? Jeżeli się nie uda, to koniec, rozchodzimy się. Jeżeli przegłosujemy, że ma być, to idźmy dalej w sprawie kandydatów i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam to uszlachetnicie, ta formuła może zafunkcjonować, ale w ramach tylko, dzisiaj byśmy powiedzieli koalicji, ale nazywanej to jako sejmik, tak? Dlatego pana proszę, żeby pan nie uciekał od tej koalicji takiej, tej nieformalnej z sejmikami, póki co, bo my dajemy tą możliwość wejścia do nas, nie jak in vitro, broń Boże, ale wejścia do nas ze swoim szyldem i przejęcia tej całości w ramach statystyki czy argumentu, bo może iść na argument. Inaczej mówiąc, jak Bolszewia szła na Warszawę, ustawiła sobie 7 czy 8 armii, poszedł i uważała, że tutaj mała armia 20-30 tysięcy ludzi, a tu 120 tysięcy pokona. Tylko, że ta armia poszła łukiem i pokonała każdego po kolei. Każdego po kolei pokonała, bo razem by nie była w stanie. Prawda? Tak samo jest tutaj. Pan musiał w ramach sejmiku przekonać każdego z tych, że po kolei. Prawda? Razem nie da rady. Do tego jest potrzebna formuła, do czego jest potrzebny sejmik. Nazwijmy go sejm wyborczy, bo żeby było. Jeżeli oni mają ten sam problem, tak? Oni mają ten sam problem. Nic nie tracą, nie trzeba się z nikim łączyć. Trzeba tylko przyjść pewnego dnia, załóżmy, że to jest dzień, 10 dni przed 15, to by musiało być, prawda? Żeby, czyli około zaraz po referendum, najpóźniej, żeby się spotkać na takim sejmie. Może za późno, może za tydzień, nie wiem, panie przewodniczący. Panie Grzegorzu, nie wiem, pan, wy ustalacie, bo wy jesteście tak, tymi matematykami. To proszę pozwolić, że jeszcze jedno. Czy jest to jakaś jakiś pomysł? Jedno. Może na przyszłość? To jest bardzo piękny pomysł. Na przyszłość. Bo wiecie państwo, rozmawialiśmy parę dni temu w Warszawie, w historycznym miejscu, w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. I tam stanęła ta kwestia, skoro wszystko to tak pięknie było zaplanowane przez naszych pradziadów, skoro tak pięknie oni te ustawy napisali, to czemu kraj przebrznęli, tak? Czemu Polska zniknęła zaraz, tak? Jeszcze właśnie nie zdążyli tego cyklu wyborczego, nie zdążyli rozkręcić na począć, a już Polski nie było. No więc odpowiedź jest bardzo prosta i okrutna. Oni się wybierali sejmikować, gdy tymczasem była bitwa do rozegrania i cóż, bardzo przykra sprawa. Nie my wybieramy czas, nie my wybieramy miejsce tej bitwy, ale nie możemy się od niej uchylić. Nie możemy. Nie możemy powiedzieć stop, stop klatka, koniec zdjęć, przerywamy, znaczy, zaczekamy. Jak jesteśmy nierządni, to nie mamy wrotu. Jak jesteśmy rządni, to momentalnie... No właśnie. No ale teraz jest, proszę państwa, bitwa do stoczenia i kalendarz jest bardzo ściśle określony.
to oczywiście na naszą zgubę pisane są te kalendarze. Jasna sprawa, tak to jest zrobione, żeby wszystkie partie zaczynały zbiórkę z różnym skutkiem. Więc to wszystko jest sytuacja, która nam się nie podoba, która jest paskudna, ale to jest dziś, teraz. Wybory, już kończę. Wybory 25 października, ale rejestracja list kandydatów musi nastąpić do północy 15 września. Spójrzcie Państwo do kalendarza, spójrzcie na zegarek, zobaczcie ile czasu zostało na to, żeby zebrać w każdym z 41 okręgów wyborczych co najmniej 5000 podpisów, co najmniej 5000 podpisów, których ważność zostanie uznana przez Komisję Wyborczą. A zatem trzeba zebrać te podpisy w 21 z 41 okręgów po to, żeby mieć dostęp do, jak to mówiłem w kampanii prezydenckiej, szczekaczki hitlerowskiej w Warszawie. To znaczy, żeby mieć kampanię ogólnopolską, żeby móc startować w tym konkursie centralnym i po prostu, żeby wymóc na systemie z centralnego rozdzielnika te minutki w telewizji i w radiu. Trzeba zarejestrować kandydatów do 15 września do północy w co najmniej połowie okręgów wyborczych, a to oznacza co najmniej 21 okręgach. Więc teraz przemnóżcie Państwo przez 5000 przemnóżcie 21 i przypomnijcie sobie, w kampanii prezydenckiej mieliśmy do zebrania i to w całej galaktyce, bez względu na to, kto gdzie mieszka, mieliśmy do zebrania 100000 podpisów. I to nam się pięknie udało. Jeszcze parę tygodni po terminie przychodziły do nas pocztą podpisy. Na szczęście ich nie zabrakło. Więc to są realia. Rejestracja komitetu wyborczego wyborców to także jest procedura bardzo skonkretyzowana i to nie jest jak wyciągnięcie biletu z parkometru, prawda, po wrzuceniu złotóweczki. To się nie dzieje automatycznie, bo Państwowa Komisja Wyborcza musi się zebrać, musi otrzymać podpisy wymagane do rejestracji samego komitetu. Partie polityczne, jak wiadomo, nie muszą zbierać tych podpisów. KWW musi, to jest ta śmieszna formuła, prawda, Komitet Wyborczy. No i stąd, proszę Państwa, moment jest krytyczny, sytuacja nie jest idealna. Wolałbym tutaj siedzieć przed Państwem, mając dla Was propozycję ze wszech miar idealną, tak? I nie budzącą najmniejszych wątpliwości. Wolałbym, żebyście Państwo zareagowali przez aklamację, entuzjazmem, tak, dla projektu, ale ponieważ sama rama, w której funkcjonujemy, nie jest idealna, bo to właśnie jest ten system demokratyczny, który się mieni demokratycznym, a w gruncie rzeczy służy do tego, żeby nam zatykać usta i żeby sięgać tam głęboko do kieszeni. W związku z tym być może w ogóle nigdy nie będzie mogło sytuacji idealnej i trzeba się zmierzyć z tym, co dzisiaj, korzystając z tych narzędzi, które dzisiaj są do dyspozycji. Zbieranie podpisów w liczbie, no właśnie, ponad 150 tysięcy co najmniej w skali kraju, to jest bardzo potężne przedsięwzięcie. Jasna sprawa, że władza ludowa postawiła przed nami taki wymóg, bo partyjne kliki, sitwy, politbiura świetnie rozumieją, że to jest trudna rzecz i najlepiej ta sztuka wychodzi tym, którzy żadnych podpisów zbierać już nie muszą, bo mogą je po prostu przepisać z tych baz danych, które już mają z poprzednich rozmów. Taka jest trudna sytuacja i no cóż, tym bardziej będę wdzięczny Państwu za współdziałanie w tej sytuacji taką, jaką ona jest, a nie czekanie na to, aż się rzecz wyklaruje aż do ideału.